Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na podpisaniu porozumienia o współpracy w zakresie kultury pomiędzy czterema jednostkami kultury. A są to Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, Centrum Kultury w Lublinie, Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, a także Radzyński Ośrodek Kultury. I w tym momencie chciałbym powitać przedstawicieli tych jednostek. Witam bardzo serdecznie dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, pana Maksa Skrzeczkowskiego. Witam również pana Jerzego Lużyńskiego, prezesa Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE. Miał być też z nami pan Rafał Koziński, dyrektor Centrum Kultury w Lublinie, aczkolwiek z racji licznych obowiązków nie mógł dzisiaj dotrzeć, ale też to porozumienie przez niego będzie w stosownym czasie podpisane. Szanowni Państwo, nic nie łączy lepiej niż kultura. Ośrodki, które tutaj wymieniłem, od wielu lat współpracują ze sobą w obszarze szeroko pojętej kultury. Chcemy jednak, aby ta nasza współpraca była szersza, głębsza i lepsza. Stąd też zmobilizowało to nas do podpisania tego dzisiejszego porozumienia. Porozumienie, które podpiszemy, jest potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa i zawartych jest w nim 6 punktów. I pozwólcie, że teraz te punkty przytoczę. Celem naszej współpracy jest kreowanie organizacyjnych, finansowych i merytorycznych podstaw do wspólnej działalności kulturalnej, w szczególności w Radzyniu Podlaskim, Warszawie, Kazimierzu Dolnym i Lublinie, z perspektywą rozwijania własnych działań w kraju i za granicą. Chcemy też stwarzać okazje do współdziałania osób i instytucji zajmujących się kulturą, rozwijać sieć współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną, budować podstawy do zintegrowanych działań z zakresu kultury na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, identyfikować lokalne potencjały, których wykorzystanie wzmacnia działalność kulturalną w małych ojczyznach oraz stwarza możliwości szeroko pojętej wymiany kulturalnej, a także chcemy rozpoznawać i pokonywać przeszkody oraz bariery dla rozwijania kultury. I właśnie te punkty zawiera dzisiejsze porozumienie, które tutaj chcemy wspólnie podpisać i myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym możemy złożyć swoje podpisy na dokumentach. I w tym momencie bym bardzo prosił o zabranie głosu przez dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, pana Maksa Skrzeczkowskiego. Proszę Państwa, jestem bardzo wzruszony, że doszło do tego dnia, kiedy mogliśmy podpisać oficjalnie, formalnie zasadę tej naszej współpracy. Z Ośrodkiem Kultury w Radzyniu poniekąd współpracuję od wielu lat, bardziej jako indywidualna osoba. Teraz mogę to robić z ramienia instytucji, którą reprezentuję, czyli Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym. Myślę, że tutaj jest bardzo duże pole do działania i najważniejsze, że już te nitki się powiązały w sposób formalny. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy wakacje, otwarcie wystawy pana Marka Leszczyńskiego i planujemy kolejne na przykład wystawy artystów związanych z Radzyniem, twórców radzyńskich. Oprócz tego myślę, że będziemy też regularnie współpracować w dziedzinie wystawienniczej przede wszystkim, między innymi przy tych wystawach zewnętrznych, które u Państwa też już ten system został jakby uruchomiony.
i z tego, co słyszałem, cieszy się dużym zainteresowaniem, dużym powodzeniem. Więc jestem przekonany, że nasze kontakty wieloletnie w dziedzinie promocji sztuki, promocji fotografii będą też taką nitką łączącą w taką sieć powiązań. Jestem przekonany, że dzięki temu będziemy wszyscy dużo bardziej działali aktywnie, dużo bardziej będziemy efektywni i będziemy po prostu silniejsi. Więc ta zasada w jedności siła to jest dobra metoda i cieszę się, że otwiera nam się jakby okazja do planów, do pewnych marzeń, do realizacji pewnych celów, które być może teraz jeszcze są takie dosyć enigmatyczne, czy właściwie takie niepewne, ale jednocześnie jestem przekonany, że będziemy mogli organizować wspólne działania. Cieszę się, że będziemy też się otwierali na wspólne pozyskiwanie funduszy, ponieważ czasem to partnerstwo z innymi miastami stwarza dużo większe możliwości przy organizacji większych imprez, wydarzeń plenerowych, plenerów artystycznych. Więc tutaj jestem przekonany, że mając tą wolność, tą swobodę, będziemy mogli w różnych kierunkach tą współpracę ustawiać, a właściwie powiedziałbym wyznaczyć te nowe kierunki. W takim razie dziękuję serdecznie za uwagę. Zobaczymy, co nas czeka. Sam zacieram ręce w nadziei, że będą to bardzo fajne działania. Dziękuję bardzo i poproszę o zabranie głosu pana Jerzego Lużyńskiego. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że jestem tutaj w państwa pięknym mieście i cieszę się też, że będziemy mogli tutaj prowadzić edukację w dziedzinie szeroko pojętej percepcji i tworzenia obrazu. No, żyjemy w cywilizacji obrazu. Prawie 90% wszystkiego tego, co mamy gdzieś tam w sferze naszych wiadomości, pochodzi właśnie z percepcji obrazu. Posyłacie państwo dzieci do szkoły, one się tam będą uczyły czytać, pisać, czasem myśleć, ale nikt ich nie uczy ani tworzenia obrazu, ani percepcji obrazu. Obrazu, który właściwie jest takim podstawowym nośnikiem informacji. Także bardzo się cieszę, że będziemy mogli też prowadzić tą działalność w państwa mieście i jednocześnie chyba możemy wszyscy zapewnić, że stworzymy tutaj szerokiej publiczności możliwość kontaktu z najwybitniejszymi fotografami, z teoretykami sztuki, z teoretykami kultury i myślę, że będzie to służyło zarówno takiemu osobistemu rozwojowi mieszkańców Radzynia, jak i też budowaniu marki miasta, bo chyba kultura właśnie jest takim zjawiskiem, które jest najbardziej sprawne w tej dziedzinie. I tego z całego serca państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo dziękuję panom, że dzisiaj tutaj przyjechali do nas, zechcieli podpisać z nami to porozumienie. Właśnie powstał taki nowy format współpracy na polu kultury, taki można powiedzieć trójkąt lubelski, Radzyń Podlaski, Lublin, Kazimierz Dolny. Pierwszym takim namacalnym efektem tej naszej współpracy jest wystawa, która w chwili obecnej eksponowana jest na Placu Potockiego w Radzyniu Podlaskim. Wystawa pod tytułem Ulica Warszawska. Niezwykłe, zwykłe zdjęcia, do oglądania której wszystkich zapraszam. W przeciągu roku tych wystaw będzie kilka i one będą krążyły pomiędzy tymi trzema miastami. I to jest dla nas naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Bardzo już się z tego powodu cieszę. W tym momencie chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej osobie, która tak naprawdę też stoi za tym naszym dzisiejszym porozumieniem, a jest to Tomasz Młynarczyk, który też ma duży udział w tym, że mogliśmy tą naszą współpracę w dniu dzisiejszym sformalizować i zacieśnić. I bardzo serdecznie już w tym momencie Tomkowi za to dziękuję. Cóż. Bardzo miło było tutaj z panami podpisać to porozumienie. Zapraszam na plac Ignacego Potockiego, gdzie będziemy mogli obejrzeć tą naszą wystawę. Również zapraszam wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego, powiatu radzyńskiego, wszystkich oglądających telewizję Radzyń do oglądania tej i kolejnych wystaw. I dziękuję, że byli państwo z nami. Dziękuję. Ten to chyba na 55.
stulecie Radzynia. Wydajemy taką potężną książkę, z prezentu stary Radzyń, właśnie na Czarnobielu. No to starą zabudowę, to by była atrakcja, ale no niestety no. Strzeczkowski Dom Kultury w Kazimierzu Dolnym, starosta radzyński i wicestarosta. Ja żałuję, że nie ma tej nawierzchni, bo ta nawierzchnia ona jest, ale ktoś ją bezmyślnie przykrył asfaltem. No nie bardzo, to u nas to się wydarzyło. To u nas się to ja to powiedziałem Tomkowi, jeżeli w dzisiejszych czasach byśmy coś takiego mieli, to by zaraz powstało stowarzyszenie, które by się tym zajęło i by to zachowało tak jak jest. To by była naprawdę duża atrakcja, tak już nie ma karty, nie ma tego. Zdjęcie, gdzie mieszkałem, tylko że od podwórka. Tutaj mieszkał Jurek Frankowicz, tu Grzybowska. No. Mówiłem, że nas biurka, mnie i innych w tym domu, tylko od podwórka, to mieszkali Buchaje, czyli ten Tadzik Niebęgłowski, Zbyszek i potem tam w głębi, w takim drugim domu mieli pralnię. Tak, tak zgadza się Tomek. No, tak. Matka miała, ale to ja na to mieszkałem, jak ja miałem 2-3 lata do 7. 7 tak z haczykiem to przeprowadziliśmy się tam nad rzekę, bo to jest na tym o placu do rzeki to był Babki Plac i na tym samym placu postawione tam dom. Tu mieszkali Sieromscy, Włodek Sieromski, ten radny co ten, tylko też od podwórka, tylko nie pamiętam czy tu się wchodziło czy jeszcze bardziej, ale tu się wchodziło, o. Tak. To Włodek Sieromski, Strukowa i oni też na swoim tam mają dom przy rzece, na tym swoim placu. I jeszcze tutaj, jak się wchodziło, w tym domu, tam jeszcze były drzwi, jeszcze taka starsza pani mieszkała, ale jak ona się nazywała, to ja już nie pamiętam. A Pawelce, Jasio Pawelec mieszkał w tym domu, albo w następnym. Mieszkałem w tym miejscu, gdzie teraz bank ma safe. Potem. A co wypłacił? Tego wjazdu był płot i w połowie tam dalej była studnia. Była, no. No i jedni i wszyscy korzystali, ci z tamtej strony, a my z tej strony. I tutaj mieszkali kamele. Po jednej stronie, a kamole. Po drugiej... Kamole. Kamela to piłkę grał. I ten, i przegalińscy. To samokrytycznie. Też jak byłem takim chłopakiem, to też sobie tak pomyślałem. I poszedłem jak chodziłem. O, super. A czy to żyje? Żyje, naprawdę.